Jesteśmy dzisiaj w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii UCK w Gdańsku, gdzie jako Fundacja Rodziny Czepczyńskich przekazujemy na rzecz szkoły przyszpitalnej książki ABC Empatii. Jest to szkoła nietypowa, bo jest to szkoła przyszpitalna. Pod naszą opieką znajdują się pacjenci, uczniowie wszystkich oddziałów pediatrycznych UCK w Gdańsku. Mamy nadzieję, że te książki staną się miłą lekturą dla wszystkich małych pacjentów, którzy tutaj w szpitalu leczą się na różnych oddziałach, a jednocześnie wykorzystają ten moment po to, aby zgłębić tajniki budowania empatii, tego czym empatia jest, zrozumienia w stosunku do osób z różnymi niepełnosprawnościami, zrozumienia do osób, które są zależne, które przeżywają jakąś chorobę, czy które w sposób czasowy lub trwały będą musiały zmagać się z różnymi wyzwaniami, również tymi edukacyjnymi. Uważamy, że książki idealnie wplatają się w ideę działalności szkoły, dlatego że trafiają do nas dzieci w zasadzie ze szkół masowych z dnia na dzień. Praca dydaktyczna jest tym aspektem bardzo ważnym, natomiast duży nacisk kładziemy na realizację wartości społecznych, na wychowanie społeczne, wychowanie do wartości, naukę empatycznych zachowań, tolerancji przede wszystkim oraz wdrożenie do wolontariatu. Mamy nadzieję, że zarówno personelowi, jak i pacjentom nasze książki, a także projekt, który będzie realizowany tutaj w szkole przyszpitalnej, sprawi nie tylko dużo satysfakcji, ale pozostawi też trwałe wspomnienia i wybuduje postawy empatyczne, których tak bardzo potrzebujemy w naszym społeczeństwie.